75. odcinek Awantury o Kasę. Zapraszam. Spartiatik! Buch? Buch. Spin. Krzysztof, znowu gówniana jakość odcinka. Od niedawna jesteśmy na antenie, a do tej pory nasi uczestnicy wygrali ponad 2 miliony złotych i 16 samochodów. Dzisiaj kolejni będą awanturować się o kasę. A oto 12 uczestników naszej dzisiejszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Drużyny są tak dobrane, aby uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to Sergiusz Potrykus, filozof z Warszawy. Sergiusz kto? Niebiescy to Sergiusz Potrykus, filozof z Warszawy. Jakiś Grek. Adam Nosko, Sergiusz Potrykus. Albert Piekarzewski, handlowiec z Krakowa. Tomasz Kornaść, administrator sieci z Krakowa. Zieloni to Joanna Skarżyńska, studentka zarządzania z Otwocka. Bartosz Sienkiewicz, student SGH z Warszawy. Sienkiewicz. Kapitan drużyny Marcin Szczęsny, student informatyki z Józefowa. I Przemysław Staniak, student stosunków międzynarodowych ze Złotokłosy. Żółci to, to jest Grek. Dorota Kulesa, ekonomistka z Łodzi. O, Łódź. Andrzej Herczyński, pracownik działu nieruchomości z Łodzi. Ryszard Czerwiński, technik z Łodzi. I Łukasz Krakowiak, pracownik działu rozwoju z Łodzi. Krakowek z Łodzi, luj. Zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie Kombo. Gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. Ja pierdzielę ci mistrzowie, ale oni dobrze już zaczęli grać, to mi się podoba. Jak w skrócie? Czy to młodzieje? No ja wiem, piekarz. No ja wiem. To w deszczu. Czy tam w październiku? Drużynę w awanturze o kasę. Ja nic nie mówię. Nie grała przed nimi tak długo. To jest ich 14 program. 13 raz w loży. Do tej pory nasi mistrzowie wygrali 168 702 zł i 5 samochodów. Ciekawe, ile jeszcze. Boże, porypane. Niewątpliwie są naprawdę mocni. Jednym z mocnych atutów drużyny jest pan Bartłomiej, który zna odpowiedzi na większość pytań. Panie Bartłomieju, skąd taka rozległa No, on jest u nich najmocniejszy i kapitan, nie? Dosyć rozległe zainteresowanie, także stąd to, z tego to wynika. Proszę powiedzieć, jak wygląda pańskie wykształcenie? Co pan właściwie skończył? Teraz jestem na 5. roku ekonomii. O! Pracuję nad swoją pracą magisterską. Poza tym jestem także na 3. roku prawa. A kto z panów wpadł na pomysł, żeby do drużyny wziąć właśnie pana Bartłomieja? Kupa. Ja. Kuba. Panie Kubo, świetna była decyzja. Witamy w grze. Jeszcze na tym. Jeszcze w awanturze jest non-stop. Chłop jest porypany. OP. Będziemy ich gościć w awanturze OP kasy, ty. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to zabiorą swoją wygraną, a w loży mistrzów będziemy mieli nową czasu drużynę. Kiedyś dużo mieli? Rozpoczynamy pierwszy etap gry. TikToka nie było. Ludzie nie byli męczennikami. Drużyna niebieska, zielona i żółta otrzymuje ode mnie teraz po 5000 zł. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, tak, Watowicki wampir, na konto za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą. Pracuję gdzieś poza streamem? Ta drużyna przejdzie do finału, która po 6. pytaniu YouTube, będzie TikTok, miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Instagram, RL1, we wszystkie gry, jakie istnieją. Tam wychodzę, no. Kopalnia kontentu. Polskie seriale. Kanar.
Rozpoczynam licytację. Bezrobotny? Jeszcze dodatkowo. Zieloni 400. Zieloni 500. Żółci 500. Czarny, masz rację. Pamiętam go. I tak jakby pan spokojnie. Że tak łatwo było wygrać, tak? Ale spokojne, pierwsze te. Nie dziwię, że nie było walki dalej, ale może taka jest strategia pozostałych drużyn. Przekonamy się. Oto pytanie, polskie seriale. Krafę, tak. Spójrzmy tak na jest. Ekran. Kiepscy? Nie przypomina pan sobie? Nie. Kunicki. Dyzma znowu. Leon Kunicki. Dyzma. Nigdy. Jak naprawdę nazywał się Kunicki z serialu Kariera Nikodema Dyzmy? Bronisław Pawlik. To jak wie ty. Dobrze. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Nazywał się Bronisław Pawlik. Dlaczego uśmiechają się niebiescy? No ja bym prosił, jeśli pan Sergiusz chciałby odpowiedzieć. Tak, poza konkursem? Tak. Poza konkursem? Tak. Wystarczy nazwisko? Tak. Kunik. Kunik, słusznie. Nazywał się Kunik. Co? Pani Dorota mówi, że nie zrozumiała pytań, ale pytanie mają państwo również na monitorze. Zgadza się. Tak. Tak więc różnice są minimalne, jeżeli chodzi o start. Tu się dzieje, w tym momencie niebiescy 4700 zł, za nimi zieloni 4600, potem żółci 4500 zł. Złodzi dlatego, aha. Do puli następnego pytania, więc jak na razie idą bardzo równo, nie wiemy co się stanie, dowiemy się dopiero po reklamie. Kiedy Kingdom Rush będzie? Jak najszybciej. Zgadza się? Wszystkich państwa po drugiej stronie oglądają państwo pierwszy etap awantury o kasę. Niebiescy prowadzą, mają 4700 zł, potem zieloni 4600. Dzisiaj Assassin Ecio. 5500. 1200 zł przechodzi do puli następnego pytania, a ja mam jeszcze 5 pytań Powiedz do końca mi, tego etapu. Mam dla państwa przysłowie. Witam legal, witam. Powaga. Niebie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. RDR2 grałem kiedyś. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 zieloni po raz Mirror's Edge, nie. 400 zieloni po raz Jeszcze. Drugi. I zieloni 400 po raz trzeci. Żółci kara. Bo psują rozgrywkę. Takiej taktyki drużyny nie prezentowały w czasie wszystkich naszych programów. Wyraźnie odpuszczają drużyny pytania i na bardzo niskim poziomie kończymy licytację. 2100 zł w puli. Witam cię, Ciciu. Według przysłowia witam nie wszystkim bydlętom dała natura. Pytam się ciebie. Co? Co to znaczy? Mymła? Rogów? Możemy podpowiedź? Tak, proszę. Mymła. Mymła. 400. 4 odpowiedzi, to każda za stówkę. Bydle tak lękają. Iluj. Zobaczymy, czy im się uda z tymi podpowiedziami. Mymło ogłaszają. Nogi, skrzydła, rogi, kolce. A niby rogi, no. Rogi. No bo nogi to nie ma bata, muszą być rogi. Kolce. Skrzydła nie, nogi nie, rogi albo kolce, ja bym dał rogi. Ja bym powiedziała, że rogi, no bo skrzydła, nie wiem, jest tak przysłowie ze skrzydłami. No dobra, to odpowiadamy. Rogi. Co sądzą niebiescy? Skrzydła.
Rogi. Co to w dupę było? Pani Anna tutaj dobrze sugerowała, że Rogi 2100 zł trafia na konto drużyny zielonych, mają 5900, zaemocił skrzydłami. Za niebiescy 4400 i żółci 4300. Cztery pytania do końca tego etapu. Nie wiem czemu skrzydła, no jakie... Jak... Krowa ze skrzydłami? Kategoria... O Boże, oj, tego nie było z 20 odcinków. Sławik? Jeden z zawodników, nie powiem który, żeby nie uprzedzać licytacji, zakrył oczy po tej kategorii. Biorę było powiedzenie coś tam ze świniami. Nie z bydłem. Żółci 500. Żółci 500. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Nie RB. Tym razem znowu już dzisiaj tradycyjnie bardzo niska licytacja. Zbierają po trochu uczestnicy. 500 zł dali do puli żółci. Ej, o co chodzi z tym licytacją w tym odcinku? Oni będą mieli 5K. Nikt, rozum. Źle. Który jubileusz obchodził w roku 2000 Polski Związek Wędkarski? 582. Dobrze mówię? Ile i dlaczego tak dużo będziemy musieli zapłacić za podpowiedź? Szymon, nie wklejaj pas na czat, bo ty widzę, że jakaś pasa. Ja poproszę. 25-lecie, 100-lecie, 50-lecie, ej. 75... Pięćdziesięciolecie, iluj. A, 75 też może być, no nie wiem. 50 albo 75. 100 raczej, nie? Nie wiem, ty. Nie no, chyba tylko 100 mi nie pasuje. Nie, będzie 100. 10, ilu? Jesteśmy gotowi do odpowiedzi? Proszę bardzo. Strzelamy 75-lecie. Związek, Polski Związek Wędkarski założono w 1950 roku. Oj, 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 oj. Do puli następnego pytania i w tym momencie prowadzą zieloni 5500, za nimi niebiescy 4100 i żółci 3700. Zawia, jakby na święta, nie? Jakby na święta pójść do Oszą, nie? Nie? Słuchasz? Wykupić wszystkie karpy i wpuścić je do wody? To co by się stało w Polsce? Nie? Nie? Farma? Farma ryb? Kategoria przysłowia. Ręka jak młotek. Rozpoczynam licytację. Znowu by trafiły na sprzedaż. Zielonicysta. Rzuci 400. Atlantyda. No co jest? Jezu, w końcu. Po raz pierwszy, po raz drugi. 800. Proszę, 800. Ale oni są... 900. 900 po raz pierwszy. Mam 1000. Po raz drugi. Niebieski kupi. A tamci są tacy nieugorzięci. Pierwsza szansa dzisiaj dla niebieskich na zarobienie pieniędzy, bo do tej pory starali się tylko jak najmniej wkładać licytację. Nie ma tyle aha. No mogli mieć taką taktykę. Taktyka w naszej grze jest ważna. Oto pytanie. Co według przysłowia mówi mucha, która siadła na wolę? Co? Spadaj matole. Panie Krzysztofie, bardzo chciałbym się z panem Nie, no nie mówi możesz. Tak. Proszę bardzo. 500 zł. Ty będzie? No daliśmy więcej niż poprzednicy. Na pewno więcej. W puli jest też więcej, 3700.
500 nie do, 700. Nie do zaakceptowania. 800 i bez targowań. No dobrze. Proszę bardzo, oto cztery warianty. Bodziemy, jedziemy, orzemy, ryczymy. Co to w dupie za przysłowie? Tak. Ja bym powiedział, że chyba nie bodziemy. No tak, nie, to... Co to jest za przysłowie? Po jakiemu to jest? Miszeczko ok. Proszę panie Albercie. Według nas orzemy. Jest orzemy. Tak jest! Ale powiedz ktoś to powiedzenie. Niebieskich i obejmują prowadzenie, wyszło mają 6000, za nimi zieloni 4600, a za zielonymi żółci 3100. Przed nami tylko dwa pytania do końca tego etapu. Powiedzenie brzmi tak. Siedzi mucha na wole i woła o rzemy. Świetne przysłowie, świetne, świetne to jest. Warte znania. Rozmaitości ze świata. Warto to znać. Moja reakcja. Moja też. Aha, 6-6. Brat brata w dupę harata, chociaż jest fajnie brzmi. Co jest? Co za żydgę. Niebieski, wchodź! Chodź! Spójrz na tego typa, on nie wie, że jest w programie. Ćpun typowy, spójrz! Spójrz na tego, spójrz. Chłop, dopiero do niego świadomość wróciła, w tym momencie. I on tak, czy ja jestem, no widzisz to? Typowy ćpunek, nie? Kaiser, nie tym razem. Zobacz. Zagłuszcza. Całą noc grał w Eldena. Co ty piszesz? Jeżeli niebiescy teraz odpowiedzą prawidłowo, będą prowadzili z dużą przewagą. Będą mieli 7500. Jeżeli im się nie uda, też zachowają prowadzenie, ale przewaga będzie już bardzo mała. Co to w dupę jest? Takie coś było zanim ludzie gify wymyślili? Co to jest? Emotki. Jakiś mim, tak? Mim? Mem? Co to? Pytanie brzmi, jak nazywa się ta postać z komedii The Lark? Arlekin Tomek to co? Będzie. A pilota nie. Poczekaj. Może być jeszcze pan, bo mim na pewno nie jest. To jest tylko mimika twarzy. Nie, musimy tylko na nazwę. Musimy być Arlekin. No, pamiętacie coś jeszcze? Mim to co? On się różnią maskami. Różnią się. Może być tylko Piero. Nie, Piero jest Piero, smutny. Nie, Piero to jest ten smutny z tym śmiechem takim. No, to, dobra, Arlekin no, będzie. Musimy przyjąć. Dobra. Chcemy odpowiadać. Ja wydaje nam się... Ja bym się odpowiedź na panu będzie wiedzieć, bo nie jesteśmy pewni. Jeszcze się wstrzymamy. Tak, tak coś. Chwileczkę, panie Krzysztofie. Gdybyśmy tylko mogli wynegocjować cenę, zaznaczając, że nie jest konieczne, że kupimy. Możemy? Oczywiście, zawsze można. Może najpierw zwolnimy naszego artystę. Dziękujemy bardzo. Brawo, brawo. Ale my to jego nie mają. Będziemy wydawać to na ale zobaczymy, co możemy dostać. Możemy dostać kierowca. Tak, na czas grają. Nie wiem, może być jakoś przystać. Oszusty. No, licytować. Poprzednio było chyba 3500 w puli, prawda?
I było za... 3700. 3700, było za 800. 600. 400-500, panie Krzysztofie, no pozostawiam panu decyzję, ile a pan chciałby zaakceptować. 400-500 pan powiedział, ja zaokrąglę 600. No dobrze. Bogata drużyna, postać was. A będzie... Bogata dobrze, drużyna. Chłopy klepią biedę, jeszcze stracą teraz. Piero, Capitano, Dottore, Arlekin. Dwóch nie do tych Arlekin. Kapitana i Dottore, nie wiem w ogóle co to znaczy. No co, kogo, że z postaci w komentarzach, ale się nie zdziwił. Arlekin, strój przecież. Panie Krzysztofie, odpowiadamy, wydaje nam się, że nie jest to na pewno Piero. Dwóch pozostałych określeń, nie, no ja przynajmniej nie kojarzę, wydaje nam się, że jest to Arlekin. A jaka będzie panów odpowiedź? Arlekin. Tak jest! Dobra, RNG mieli dobre, nie? RNG mieli dobre i tyle uratowało ich. Rywal Pierota względy Kolombiny. Ale panowie, ja się dziwię, że wy kupujecie to po odpowiedzi, ponieważ znacie dobrą odpowiedź wcześniej znacznie. Panie Krzysztofie, musi pan nam pewności siebie dodać. No to ja wam dodaję w takim razie pewności siebie. Dużo panowie bardzo wiecie i warto wierzyć w swoją wiedzę. I on im tak powie? Oni na tą babanki odpadną. Do konta niemieckich macie 6900, za wami zielonych 4200 i żółci 2000. Uwaga, ostatnie pytanie w tym etapie gry. O kurde, już ostatnie? U, to mało, nie będą mieli do drugiej rundy, malutko. Malutko będzie, nie? Ale gówniane kategoria. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Rzuci to na tą 300. O! A zieloni już do domku, do domu! Ej, no graj. Blokuj, 2000. 2000! Zrzucone do puli najwięcej, 8000 chyba. Powiedzą i ewentualnie niebiescy przejmą wtedy ich pulę. Natomiast zieloni nie weszli tutaj do licytacji. Aktualnym mistrzom. Moim zdaniem nie w porządku wobec innych drużyn, ponieważ... Zieloni po 1K i do domu, no. Krzyczeliśmy. Krzyczeliśmy. Nie zdążyliśmy chyba. Kara! Ej! Kara! Piwka! Ja liczyłem do trzech spokojnie licytacji. Piwka. I była szansa na wejście do licytacji. Państwo po prostu nie chcieli wkładać pieniądze do puli, wiedząc, że i tak nie wygrają. 3000. 3000. Kary 900 zł. Natomiast żółci będą odpowiadali na to pytanie. 1800 puli. Przypomnę kategorię ciekawostki. Do czego służy ten przedmiot? Ja wiem, to jest do cięcia szkła. Oczywiście, no jasne, że dokładnie. Ty, chyba racja, no. Tylko jak to się nazywa, tak fachowo? Do czego służy? Ja wiem, najczęściej mówili, ale to jest do cięcia szkła, na pewno. To jest tak. Chociaż to jest szkło, bo to może... Nie, ale podstawę cięcia. Bo tutaj gniesz, tu wsadzasz szybę i... pęka. Żółci są gotowi do odpowiedzi. Jest to przyrząd do cięcia szkła. Tak jest! No i tak do domu idziecie, więc luj. No, niebiescy, niestety nie udało się przejąć tej puli. 1800 zł przychodzi do konto żółtych i żółci kończą grę mając 2800 zł. Dziękuję państwu, gratuluję. Ale mała kara, nie? Żółci skończą grę i wygrali u nas 3100 zł. Ale oni chyba tylko siedzieli, cały program. Natomiast w finale witamy niebieskich. Panowie wchodzą do gry finałowej. Tak, jeszcze nie koniec. 300 zł. Witam, Kamelo. Witam, witam. Nie wiem, dziwne to jest. Panowie, powiedzcie mi, jaką mieliście strategię w pierwszym etapie? Znaczy, ja nie chciałbym być zachowawczy w tej chwili w odpowiadaniu na pytanie, ale tam siedzą przeciwnicy, a jest jeszcze przed grą. A wiem, że ich 14 chyba program bodajże w tej chwili. Tak. To świadczy no tylko o tym, że są świetni w licytacji, a jeszcze lepsi są w odpowiedziach.
Więc w tym momencie cokolwiek ja im powiem, tylko im ułatwi zadanie. Niebiescy mają 6300 zł na wejście do finału. Witamy w finale oczywiście. Nie ma szans, że oni wygrają z tymi mistrzami taką kwotą. Nie ma szans. A ja mam przed sobą koło, na którym są kategorie pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do ani będzie szóste pytanie, oni będą mieli 1000. Będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli albo nic. Prawidłowo, otrzymuje na swoje konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie czarna. Miała więcej pieniędzy. Losuje duża przewaga jest. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynamy tak. Biorę po 200 siema, złotych od naszej drużyny i witam. Niebiescy 300. Oho. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Ci niebiescy grają w poprzednim tym. Ciekawostki odpowiadają mistrzowi. Tragedia. No nie wiadomo. Z którym zawodem związany jest ten przedmiot? Dentystą? Wkłada się do ust, żeby nie zatrzasnął tam szczeny, ale im dłubie. Ale to weterynarz. Ty właśnie. Nie no, dentysta, stomatolog. Nie wiem, czy się zmieści. Jak BDSM? Co to za zawód? Ja bym tam stomatolog. Siema, Peter. Kiedy nocne streamy wrócą? Niedługo pewnie, ale nie będą jakieś takie jak były na Eldenie. Chcielibyśmy sobie pomóc przez kupienie podpowiedzi. 200 zł proponujemy. Myślałem o 100, ale chcę się 200, proszę. Rusznikarz, myśliwy, stomatolog, zegarmistrz. Ewidentnie. To co, idziemy tego stomatologa? Nie, jeźdź, to jeźdź. Odpowiadamy, przypuszczamy, że jest to stomatolog. Do czego służy ten przedmiot? Służy on... Rusznikarz to z bronią. Gdy się siedzi na fotelu, stomatolog wkłada ten oto przedmiot do ust. Ale jak? Kurde, ale ktoś się złe mordę musi mieć, żeby to wsadzić. Ty, to chyba nie jest stomatolog. Zaczaśnięciu szczęki. Zębów. A nie, no tak. Ale to niezłego ryja trzeba mieć. Dokładnie przy szczękościsku służy do rozbierania szczęki. 700 zł przychodzi do puli. Mistrzów, skaleczył się pan, panie Dariuszu? Proszę? Skaleczył się pan? Nie. Ale dlaczego panowie kupowali podpowiedź? Przecież od razu mówiliście, że stomatolog. Wydawało się nam to za duże. Niepotrzebnie kupili, no. A jednak. Bo ledwo stówę wygrali. 300 zł to jest pula. A tak to co? 700 byłoby w puli. Ja mam jeszcze 5 pytań do gdyby końca. Źle, nie? Mogli nie kupować i teraz bardziej przycisnąć. Polskie seriale. Ja pierdziel. Pieprzona kategoria. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham pana. 300. Miejscowie 300. 400. 400 niebiescy. 400 po raz drugi i trzeci sprzedany. A więc 700 zł w puli, szansa na podróż. Mroczek, ale kiedy? Dla niebiescy. Spójrzcie panowie na ekran. Wiejemy. Oho. Wiejemy. Co to jest? Co jest? Tego szukasz, kanalio! Z tworków nie wyjdziesz, putworku! Jak brzmi imię babki kiepskiej? O kurde, w dupa! Japi! Rosalia, a racja, chyba tak!
Odpowiedź. Przyda ci się jak... Dobre pytanie w sumie. Chcielibyśmy po raz trzeci ponegocjować w tym programie, panie Krzysztofie. 100 zł. 100 zł. Dziękujemy bardzo. Proszę. Amelia, Janina, Stefania, Rosalia. Nie, no to ogląda się też kiepski kiedyś. Ktoś ogląda kiepski w tym programie? Właśnie, w którym roku kiepscy wyszli? Ile lat już wtedy mieli kiepscy? Stefania? No nie masz pewności. Dobrze, bo ty jesteś po Stefanie. 5 lat mieli? Pewnie nie? A skąd wiesz, że nie? A może jest Stefciana? Bo spróbuj zrobić zdrobnienie. Od Amelki to jest Amelka, to jest takie dziecięce. Od Janina? Nie. No nie wiem, bo od Stefci to jeszcze patrz sobie zdrobnienie do babci, jako Stefcia. Nie, nie, nie. Tak, nie, w ten sposób. Ja mam się o Amelię. Słuchaj, no może ty, co? Co? Ja rozumiem, ale nie wiem. Ten z prawej dalej jest w szoku? On nawet się nie odzywa. A ty? Często oglądasz kiepskich? Nie regularnie. Rudy nie wie. Czas minął, panowie? Dwie możliwości obstawialiśmy i wybraliśmy Stefania. Odpowiedź znajdziemy na ekranie. Otwieram posiedzenie samosądu sąsiedzko-koleżeńskiego w sprawie numer jeden. To jest sprawie babki Rosalii Kiepskiej, która wylała zięciowi Kiepskiemu piwo do zlewu. A więc Rosalia... W takim razie 700 zł w sumie do następnego pytania. W tym momencie gry mistrzowie mają 10 tysięcy, a niebiescy 5 tysięcy. Nie, to nie on. Ale mam jeszcze 4 pytania do końca. Stary Rona kiedyś był. Się może zdarzyć. A co się wydarzy, zobaczymy. Może to rzeczywiście Ron. Byli ten, Wesleyowie. Był ten, bliźniak. W finale awantury o kasę prowadzą mistrzowie, mają na koncie 10 tysięcy złotych, niebiescy mają 5500, a ja mam jeszcze 4 pytania do końca gry. Twój stary był w awanturze, wygrał 400 zł? Tym razem mamy fizykę. Kolejne dwie, no to ładnie. Fizyka. Przypomnę, że w puli z poprzedniego pytania mamy 700 zł. Teraz biorę po 200 od każdej drużyny i słucham panów. 300. 300 mistrzowie. 400. 400. 500. 500. Wejdą? 600. Wchodzą. 800. 800. Ty, do wabank będzie, niebiescy? 1000. Jest 1100. Jest 1100. Po raz drugi. O kurde. Ty, wiedział, co może być blok. Ja myślałem, że on nic nie ogarnia. Zaskoczyli niebiescy, którzy bardzo zachowawczo grali, a teraz postawili wszystko na jedną kartę i grają wabank. Czym się pan martwi, panie Sergiusz? Że wszystko przegramy. Filozof się przyznał do swoich myśli. Który z panów interesuje się fizyką spośród was? Ja. No są jakieś szanse, panie Sergiuszu. No to jest gra. Trzeba ryzykować bardzo wiele, żeby więcej jeszcze wygrać. Tak to jest. Oto pytanie szansy. Dawać pytanie. Która z zasad dynamiki Newtona nazywana jest inaczej zasadą bezwładności? Tak, tak, kojarzę, czekaj. Pierwsza? Nie, no to pierwsza, trzecia chyba nie. Prędzej pierwsza, trzecia to jest chyba najbardziej znana. Trzecia? Pierwsza to jest... To jest, że na ciało jaka działa siła, to ciało działa na drugie ciało taką samą siłę, po prostu samą siłę. To jest trzecia. Luja bym pierwszą dał. Odpowiadamy. Wydaje nam się, że będzie to pierwsza zasada dynamiki Newtona. A jaka będzie odpowiedź? Pierwsza zasada dynamiki Newtona, nazywana jest zasadą bezwładności. Co na to, mistrzowie?
Tak myślimy. Tak jest! Prawo Oma. Panie Sergiuszu, panie Sergiuszu, nie wychodź z domu bez łoma. Na wszelki wypadek. Co to w dupę za prawo? Martwi się na wszelki wypadek. 7300 zł mają w puli niebiescy. To wszystko dzięki doskonałej licytacji i ryzyku, które podjęli. Oczywiście wiedzy także. Mistrzowie mają 8900, a więc powoli konta drużyn się wyrównują. Fred Wesley. Do końca. Nie. Klasyczne prawo Pascala, no. Oho! Czarna. Ej, mają dość blisko, ale mistrzowie więcej, więc mają to. Chyba że wam bank niebieski. Zawartość czarnej skrzyni jest tajemnicą. Tę tajemnicę wyjaśnimy dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. A nie no, spora tam przewaga. 400 mistrzowi. Koniec chyba. 400 po raz. Mam 500. 600. Jest 600. 600. Niebieski 700. Mam 700. 800. Nie ma szans. Mistrzowie zrobią wszystko dla czarnej. Mam 900. Przepada tylko pieniądze. 1000 po raz pierwszy. Po raz drugi. 1100. Mam 1200 po raz pierwszy. Oni prawie raz wabank dali za czarną skrzynkę mistrzowie. Bo chcieli, że nawet prawie przez to odpadli. Więc no. Mistrzowie mają 7,5 tysiąca złotych, 1,5 tysiąca mniej mają niebiescy. No mistrzom się opłaca ta taktyka, zwłaszcza jak mają więcej. Niepotrzebnie niebiescy w ogóle przepalili te siano. Polska muzyka rozrywkowa. Ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebieski 400. Koniec. A nie, mistrzowie to grają? Po raz pierwszy. Mam 600. 700. Jest 700. Słucham odpowiedzi. Po raz drugi 700. Mam 800. Kurde ci. Niebiescy nie są źli. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. Aha. Kategoria polska muzyka rozrywkowa. No to już. Szansa dla mistrzów Luj. Na zwiększenie przewagi. Jak ma na imię gitarzysta i kompozytor piosenek zespołu Arka Noego? No. Co to dupa jest? Podpowiedź. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. Mamy problem. Nie, nie, Sanesa, nie, nie, nie. Proszę bardzo. 400 zł. 300. 300. Nie, nie, zabijemy się. 400. Okej, okay, proszę. Dziękuję. Jarek, Robert, Daniel, Wojtek. No co na... 25%. Trafisz albo... Albo nie trafisz, albo nie trafisz, albo nie trafisz. No nie Jaro. Napiszmy. Panowie pewnie nie spodziewali się niczego innego. No raczej nie byłoby Iwan, John. Głosujmy. Właśnie tego się spodziewali. Dobra, co w tym dwa bank niebiescy dadzą. No dobra. Dołożyłby jakby teraz dali dwa banki. Strzelamy. I strzelamy na Roberta. Roberta. Roberta strzelamy. Ja podsłuchałem, że to pan Bartłomiej tak doradził swojej drużynie. Tak. Z Bogosami. I jak zawsze ma rację. No. Easy. Mistrzów trafia 1700 zł i mają teraz 7900, a niebiescy 5200. Dwie kategorie. Nie, mistrzowie są mocni, tu party uratował, jak to nie raz było w ich historii. I nie 1000. Tym razem mamy... Jest szansa, że dołoży im w ostatnim. Zależy jaka będzie różnica.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Mistrzowie czy 100? 300 mistrzowie. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Sprzedam. No mała jest różnica, jest szansa, czy dołoży Ibisz. Podejrzewam, że oby dołożył. W kategorii niebieskich to mistrzowie po dżentelmeńsku oddali im grać. Co według porzekadła całuje ten, kto zastaje drzwi zamknięte? Klamkę. Możemy odpowiadać. Proszę bardzo. Całuję klamkę. Tak jest! Sorwin. No ta. Sorwin. 1500, a mistrzowie mają 7600. Ja mam z kolei ostatnią kategorię. Za chwilę zakończymy finał. Jedna małka. Nie było stane, co właśnie. Totalnie spokojny odcinek. Sztuka kulinarna. Dołóż, proszę, dołóż. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Ja pierdziele, ty tym mistrzom nigdy na złość nie zrobi. On tym mistrzom to chyba dupę po odcinku wylizuje. No nie mogę. Słyszałem tutaj jęk zawodu na widowni, nie po mistrzowsku. No, przepraszamy. Nie po mistrzowsku, 700 zł w puli. No, mógłbyś dołożyć, to by było po mistrzowsku. Tak, tak. Z którego kraju wywodzą się gatunki herbaty? Madras i Assam. Indie. Albo z Ceylonu, To może być Ceyloniesko. Krajem jest blanka, Ja nie wiem. Indyjska kawa, Indyjska? Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Proszę panie Adam. Sądzimy, że zarówno herbaty Madras, jak i Assam, obydwie te gatunki pochodzą z Indii. Jest to herbata indyjska. A co sądzi pan Sergiusz? Że z Sri Lanki. Indie! Ale obrażony. Drużyny niebieskich, którzy mają w tym momencie 5000. Chłop zmadował i luj. Dziękujemy wam bardzo, gratuluję. Jeszcze ciorna. Charlie Wesley. Natomiast nasi mistrzowie mają tylko 1500 więcej, ale to zapewnia im możliwość gry w następnych programach. Dzisiaj Sergiusz jakiś tam grecki to był. No, kurde, mógł dołożyć. Mistrzowie jakby byli na miejscu niebieskich, dołożyłby. We wszystkich waszych awanturach o kasę wygraliście 176 tysięcy i 2 złote. Wygraliście również, panowie, 5 samochodów. Najważniejsze. Jeszcze na czarną skrzynię. Zobaczymy. Ogór? Ogórek? Ogórek? Tam jest wartego waszej kwoty. Ile zapłaciliście za czarną skrzynię? 1900. 1400 zł. Jak zawsze źle. Koperta. Złotóweczka. Zawsze panowie, prawie zawsze zgadują. Co tam jest tym razem? Pieniądze chyba. Tym razem chyba jedna złotówka na sztorc. Znowu. Tym razem mam dla was 5000 zł. Na plus, na plus. Przez chwilę nie kończyć naszego programu. Jest druga koperta, jak widzę. No to... Nie. Co jest w kopercie drugiej? 5000. Złotówka. 10000 złotych! Ja pierdzielę, dupa. 20 kawy grali po naszym odcinku. Ale to jest spory pana.
Tak więc nasi mistrzowie, którzy już prawie w gotówce dochodzą do 200 To prawda, Frejzol, jak nic. 5 samochodów wygranych w naszym programie jeszcze teraz otrzymali z czarnej skrzyni 15 tysięcy złotych. Boże. A więc w sumie 191 Nie, to jest już porypane. To już jest naprawdę popieprzone, nie? Zapraszamy do was. Myślę, że to właśnie... Co się dzieje z tymi mistrzami? Zobacz, gdyby mistrzowie... Ile oni mieli na minus wtedy, że dołożył? 8 tysięcy jakoś? I dołożył, że mistrzowie wygrali, nie? To było porypane. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę